Witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku takiego luźnego grania w League of Legends. No i zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Ogólnie pójdę sobie na dżunglę. Powiem wam tak, w LoL'a gram okazyjnie i różnie to wygląda, ale chyba na dżunglę nie pójdę, bo tutaj ta Eliska nam chce się wrąbać. Czyżbym musiał na supporta? No nie wiem. Zapytamy. Support free. No niestety ktoś mi tą dżunglę zabrał. Moje ostrze. Chociaż napisałem. Ale wiecie, jak na normalach wygląda różnie. No ale chyba będziemy musieli iść na tego supporta, bo tutaj AD Carry. Pinguin, Madness, AD Carry, Urgotem. No nie fajnie, kogo tutaj mamy w ogóle na supporta? Może Blitzem pójdziemy? No dobra, czemu nie? Zwarty i gotowy. To weźmiemy sobie wyczerpanie. Ignite, Master Dżungla, no nie mam, kurde. No dobra, weźmiemy. W ogóle nie mam run, tylko AD mam runy, ale dobra, gramy tym Blitzem. Olać to. I ogólnie, co tutaj mogę powiedzieć? W LoL'a, tak jak mówiłem, gram okazyjnie. No tak, czasem wyjdzie fajnie ogólnie. Jeżeli chodzi o topa, to mało na topie gram. Jeżeli chodzi o mida, to jedynie katą sobie pogrywam. No a tak to różnie, wiecie. Oj, tutaj widzę chyba rozciągnięty obraz mam lekko. Będę musiał to ustawić. League of Legends. Dobra, teraz chyba przechwytywanie gry powinno być dobre. Jak to jest? Dobra, teraz przechwyta, właśnie łapie grę. No i będę musiał ustawić rozdzielczość właśnie tej gry, bo gram, nie zgadniecie na czym, na telewizorze 42 cale. No to wiecie, jak to będzie wyglądać? Ja się boję, szczerze. No nie będę, wiecie, myszka po tym 42-calowym telewizorze będzie, powiem wam, latała po całym, kurde, TV, nie? I tak to będzie dupiato. Dobra, bo mam ogólnie takie biureczko małe, przed sobą 42-calowy monitor. No i powiem wam, nie widzę tego dołu, lewego dołu mapy, bo mi ten drugi monitor malutki właśnie przeszkadza. No muszę kupić większe biurko, bo po prostu kupić w miarę monitor, bo ten monitor, którego używam na co dzień, jest po prostu taką kostką, nie? Wiecie, nie wiem, jak tam jest rozdzielczość. Nie mam po prostu rozdzielczości 16:9. No ale grać na telewizorze, no to kurde, niewygodnie. Ale dobra, gramy Blitzem, będziemy mieli Wayne'i. Czyżby od nich Wayne'i na dżunglę? Ogólnie, co to w ogóle za team? Master pójdzie chyba na topa. Wayne'i dżungla, Caitlyn AD Carry. Vel'Koz pójdzie na supporta? No nie wiem. Dobra, zróbmy może tą rozdzielczość wideo. Dobra, musimy niestety to zrobić. Dobra, nie zbuguje mi LoL'a. Nie, teraz gitara, nie? Na Twitchu pewnie też. Dobra, znaczy na Twitchu za to gadam, bo to nagrywam OBS-em ogólnie. Ale powiem wam, grafika, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi... No co ja to gadam? Jeżeli chodzi ogólnie o rozdzielczość i grafikę, jak to wygląda na telewizorze, no to powiem wam, kosa. Ale myślę, że to ogarnę, bo nie jest aż tak źle. Aż takie dupne to nie jest. Ale powiem wam, jak będę miał co zlamić, znaczy powiem wam, bo ja to mogę, bo mam podgląd, powiem wam, na tym drugim monitorze i mógłbym sterować tym drugim monitorem właśnie. No spróbujmy, ale nie ma to żadnego opóźnienia? Nie. Dobra, to gramy na tym monitorze, co jest podgląd tego nagrywania. Będzie to, kurde, śmieszne, ale... Nie wiem.
dziwnie to wygląda. Nie no, grajmy na tym telewizorze. Nie będziemy, kurde, kombinować, bo potem, wiecie, im bardziej kombinujemy, tym większa lipa potem. Tutaj Rengar potrzebuje pomocy. Chyba jakaś skórka do Rengara. Dobra. 60 FPS-ików właśnie to będzie nagrane. Myślę, że jakość będzie udana. Jakość wideo również. No, zobaczymy. Jak się fajnie przyjmie ogólnie LOL, to mogę, powiem wam, dziennie jakiś materiał z LOLa nagrać, bo to nie jest jakiś problem. W LOLa czasem lubię sobie pograć. Dobra, ale ten monitor chyba będę musiał jednak kupić, bo powiem wam... Dobra, pierwsza łapa nieudana. Powiem wam... Na tym dupnym monitorze, no to kurde, trochę hardo. No wiecie, na telewizorze 42-calowym grać dosłownie, nie wiem, 30 cm od niego jest trochę dupiato. No ale takie warunki, jakie warunki. No ale myślę, że się ogarnie. Tutaj mamy Caitlyn i Vel'Koza. O kurde, co to mnie? Pierwsza krew, Szako, bardzo dobrze. Nie no, ja chyba będę na tym, nie wiem. Szczerze nie wiem, na którym monitorze mam po prostu sterować, bo na tym telewizorze dupia to, a na tym małym nie wiem, czy nie ma opóźnienia. No ale jak to leci na żywo, to nie powinno być, ale dobra, mniejsza z tym. Gramy na telewizorze, jakoś sobie damy radę, najwyżej. Najwyżej będzie na co zwalić po prostu. Kurde, nie wiem, jak złapać, nie umiem. Powiem wam, na tego Vel'Koza mało co grałem i nie wiem, jak ta postać w ogóle reaguje, co ona robi. Oj, tutaj wpadłem w pułapkę. No i tutaj sobie tak gadamy. Ogólnie ja nie mam takiej podzielności uwagi, jeżeli chodzi o grę i o komentowanie, że tak powiem, więc czasem mogę gadać głupoty, ale to będziecie musieli mi wybaczyć. Mówicie, skupić się na dwóch rzeczach w takiej grze jak LOL, no to troszkę trudno. Jak czasem będę miał jakieś takie zaćmienia w komentarzu, to wybaczcie oczywiście. Jak to tym Blitzem ogólnie gram? Nie umiem złapać nikogo. Grają no dosyć defensywnie. Troszkę defensywnie właśnie grają. No i kurde, będziecie pewnie słyszeć tyle naciskania myszki. O kurde. Będzie dead, no nie deadła Caitlyn, o Boże. A co ja w ogóle zużyłem na nim? Wyczerpanie? Nie wiem, nacisłem byle co, nie? Na szybko. O, ja było tak blisko deada, nie? No szpet, nie? No ale widzicie? Groźny blitz ze mnie, groźny. O, Wayne przyszła. Więc troszkę uważać. Oj, tutaj mamy dobrego Szako, kurde, w drużynie. No to dobrze. Nie wiem, tego Warda ustawiać, czy po prostu to olać. Ja mam 40 sekund do tego taniego Warda darmowego. O kurde. Tutaj Vel'Koz, kurde, ofensywnie przycisnął. Dobra, łapiemy go. O kurde, ale lipa. Ale zjebałem. Będzie dentka? Kurde, i dentka, co ja zrobiłem? O Boże. No, licho. Wayne nie nafidowaliśmy właśnie.
Kurde, a ten cooldown. No miałbym kila na tym wielkozie, ale widzieliście, no dupa była. Oj, co tutaj zawsze kupowali? No te buty. Kupmy zasrane. Przedmioty ofensywne. Damy życie, kupimy. No ogólnie lipa to wyszła. Ma pomóc tej Jinx. Żeby tego Velkoza jebnąć, to Jinx się wyjebała. No niezbyt fajnie, niezbyt. No, Zedzik tam, a Rengar walczy tutaj, o. Ale jak kurde Vayne w AD Carry w dżungli. Dobra, idę tam do Rengara, bo będzie miał lipę zara. Ile życia ma Rengar? Jeszcze walczy. Dobra, dobra, wracaj. Wracaj, wracaj, bo będzie lipę. Dobra, dajmy tutaj warda pięknie. Dobra, wróciłem na moją linię i zobaczymy, jak tu znowu polamimy z Jinx. No, tutaj wieża. No nie no, spuszowana nie jest w ogóle. Oj kurde, co tu zrobić? Ten Velkoz no trochę daje popalić. W ogóle nie wiem, jakie on skille ma, co on w ogóle robi. Chyba takie przerwy tego Lola mam, że potem po prostu nie wiem, jak te postacie grają. Wczoraj grałem na Echo, kurde, w ogóle nie wiedziałem, co ta postać robi. Taka lipa była. O kurde, Wayne. Ja myślałem, że ją złapnę i chuj. Nie złapałem. Oj. Jak ta Wayne w ogóle builda robi? No Wayne pod dżunglę, nie wiem. Pierwszy raz to widzę. Chyba, że tak grają jacyś pro gamerzy. Tutaj zagrożenie, uważaj. Nie wiem, czy tego speeda kupować. Kupować, co to gram dawać. Dobra, dajemy tego speeda. Ogólnie chyba mało straszę, nie? Trochę. No, lipny blitz ze mnie. Niestety, niestety. Ja tu chyba ogólnie tego warda przypierdolę. Bo lipa, jak nas tutaj zajdzie. O! Jest. No, no jebana. Jest, dobrze. Pięknie. Good job. Dobrze, jednak nie taki zły blitz ze mnie. Jeszcze jak będę miał ulti, to kurde, nie wiem, robię się ofensywny chyba bardziej. Albo czy ja wiem. Jakiego tanka może, nie, będziemy ofensywnym robotem. Wkurwotem. Dobra, jebać to. Jeszcze nas ta wieża przypuszuje. No, tutaj sobie Jinx wraca. To ja może trochę zajebię tej farmy. O, leci Velkoz tu chyba. To chyba źle. Jeb, chciałem go złapać, nie wyszło. Nie no, co bym umiał kupić już teraz? No, no nie wiem, niezbyt tutaj mamy nic ciekawego. Te buty na szybkość chyba kupię. Dobra, Jinx już pomału tu wróciła. Dobra, to ja kupuję te buty zasrane. I to tu zacząłem składać. A kupimy to pierwsze. Chyba rękawice powinienem złożyć pierwszą. Dobra, ale jestem unranked, więc mogę kupować nie te rzeczy, co powinienem. No powiem wam, takie rundki z Lola dzienne mogę wrzucać, bo to dużo mnie nie kosztuje nagrywanie. Po prostu nagram sobie jednego normalka i go po prostu wrzucę tak, jak wyjdzie. Wiecie, jak to.
To nie jest nic długiego takiego, żebym musiał renderować, obrabiać. Co on robi? No co on robi? Dobra, ciśniemy. O jebana. No co to się stało? No widzieliście? Problic, kurde. Ale pewnie ciekawe, ile ten mój ulti tam pomógł w tym teamfajcie. Ale myślę, że trochę to, kurde, pomogło, nie? Bo jednak te skille nie mogły być użyte, nie? O kurde, tam smoka jedzą, a ja tutaj się zabawiam. A dobra, zrobią to sami beze mnie. Dobra, jest git. Zrobili smoka. Dobra, trochę tego. Zdobyłem hajsiwa. Co tutaj możemy kupić? No, wieże nam zniszczyli na topie, nie fajnie. To kupimy życie i manę, dobra. Nie wiem, tutaj chyba nie idę. Wracam na swojego lane'a. Tam Shaco leci. No tutaj nam idzie walczy Rengar z Zedem i ładnie go zabija. No patrzcie, wygrywamy 11-3. No to kurde, to przegrać to by było naprawdę lipnie. O, Velkos. Dobra, lecę, lecę, lecę. Jinx, Jinx, Jinx. No jebany chuj. Dobrze. I nie ma, nie ma drugiego killa. Ale ładnie tą Caitlyn udało mi się złapać. No, chyba tą łapę wzmocnijmy. Warda tutaj jebnijmy. No, już myślałem, że minę się z krzakiem, to by była kurde totalna lipa. Dobra. Lecimy ofensywnie, tutaj wieża nasza, Velkos gdzieś spierdolił. Dobra, zabiliśmy wieżę, jest dobrze. Może pójdźmy, nie wiem, na mida rozjebać coś. No widzicie, pewnie tak tą myszkę słyszycie, jak napieprzam, jak szalony. Tutaj może być niebezpiecznie, powiem ci. Jinx tak szarżuje, Zeda nie ma. Żeby nie było, że się wydupi. Dobra, ja tutaj będę w krzakach. Się strzaję. I wylecę. Jak będzie trzeba. Bo tutaj po prostu łapnę, nie? By mi się udało. Ale nie. Velkos nie podchodzi. I chuj. Nie udało się. Dobra. Jinx, Jinx, Jinx. Co tutaj robimy? No dobra, tutaj na midzie zagrożenie. Ja tutaj nie wychodzę, jedynie pomogę Jinx, jak ktoś tutaj się wrąbie. No ale widzicie, Rengar ładnie na żarty. No kurde, Velkos nie chce podejść. A ty kurwa, szpetna. No dobra, ja bym tu wrócił. No. Tutaj Wayne. O kurde. Dobra, wracajmy lepiej, bo nie robi się fajnie. Dobra, chyba nas tutaj nikt nie zeżre. Ale myślę nie, bo oni tam to muszą odpuszować. Rengar tutaj walczy z Wayne. Jak z tym Zedem sobie poradzi? A, Rengar jest dobry. Ja tylko raz się wyjebałem. 5 asyst. Nie jest źle. Nie wiem, czy tego klonie powinienem ulepszać. A, podstawowej regeneracji many, złota i bla bla bla.
Dobra, tutaj może się strzaje na tego. Razem z Rengarem go zabijemy. Ale Rengarek tam mało życia ma. Więc trochę lipa. Dobra, ale tutaj przynajmniej... Dobra, idę tam gdzieś w krzaki. O, tutaj Jinx, Jinx. Ale lecę, patrzcie. Oho, ho. Nawet nie musiałem, kurde, przelatywać. Jinx sobie dała świetnie radę. Chyba co tutaj ulepszymy, tego speeda może, co? Nie wiem, tego mida. Nie wiem, co z tym midem. Byłoby dobrze... coś tu ofensywnie pusznąć. Gdzie ten Z przeciwnika? O kurde, widział mnie chyba. O, ukradłem go. Dobra, dobra, nie wiem. Nie wiem, co robimy. Idę, idę tej Jinx pomóc. O kurde. No nie fajnie. Velko, zleci Rengar. Chodź tu Rengar. Ale Rengar zjadł. Dobra, lecimy tu. Lecimy tutaj z tematem. Można to ładnie pusznąć. No kurde, walona wieża. Dobra, Caitlyn, niech się pokaże, to ją zaraz łapnę. O, mam! No ale... O kurde! O kurde, dzięki. Dzięki wielkie, ale lipa. To Vayne jak na żarta, kurde. Ale niby itemów nie ma, ale nie wiem. Powiem tak, tu mamy... AD, AD, AD. Wszystko na szybkość ten. To może bym Thormaila kupił. Powiem wam, Thormail nie byłby zły. No, kupimy, bo Wayne będzie na szybkość pewnie robiła. Caitlyn pewnie też. A to wszystko AD. I to się przyda. Dobra. To idziemy teraz w tanka. Troszkę. Kupię tego Thormaila, potem tego lodową rękawicę, ale lodową rękawicę już chyba dobrze byłoby kupić. Oj, tutaj kurde, ta Jinx jak miała dobre początki, to teraz ma lipę. Lecę, lecę, lecę. No jebana. Ale dobrze. Łapnął ją Rengara. No Rengar 9-0, ładnie. Ładnie gra. Ja bym coś na szybkość ruchu byłby dobre kupić. Oj, tutaj Z ucieka dżunglą. Czy Rengar go tu łapnie? Myślę, że tak. Łapnął go tam. O, Rengar nam to wygra, myślę. Tu był taki itemek, pamiętam. Chyba na manę, co szybkość dawał. Eliksir żelaza, co to jest? Pierwszy taki item widzę, dobra. Co to miałem kupić? Thormaila, nie? To kupujemy dalej. No i master pushuje. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. O, zjadł go. Dobra, lecę tam do Jinx. Bo znowu się wydupi jak wtedy. Myślę, że ogólnie głos z gry i z mojego komentarza jest dobrze dopasowany. Dobra, włączamy hiper ultra pro speeda. O, Jinx wyjebała się.
Rengar tam, ooo, masakrę robi. Ma legendę. Ja tego Velkoza. Rengar robi co chce, nie? Dobra, ja bym to mega pusznął. Dobra, lecimy. No puszuj to ze mną. Ile ta szmata ma życia? Nie idziemy tędy. No bo wrócę sobie i sobie kupię te buty. Obrona terytorialna. No i po prostu szybciej wylatywać z tej bazy i wracać tam, gdzie powinienem. I tu nawet patrz, tak szybko wróciłem. Jeszcze tego speeda włączę, to hoho, jest lightowo. Dobra, ulti ulepszone. Ach, te moje last hitowanie. Shaco trochę licho zagrał. Ale też zabił mastera, no to nawet dobrze. O, last hity, bomba. Tego nie mogę odpuścić, muszę trafić. O, Jinx ładnie. Może uda mi się tą wieżę rozwalić. O, smoka zabili. Dobra, nasza wieża, nie? Dobra. Wieżyczka nasza. A Rengar tam robi spustoszenie. Idę mu... O, o, o! Pomóż mi! No jebańce! No, kurde, a prawie byłem wyrąbany, dobra, na deskach. Ale udało się, udało się. Albo nie robimy tego Tormaila, zrobimy to. Okej, zobaczę, ile speeda mają. Dobra, nie robię Tormaila, bo widzę, że nie robię się aż tak, żeby ten Tormail mi po prostu pomógł. Zrobimy tą peleryneczkę i zrobimy potem jeszcze coś. I będzie gitara. Czuję tego topa. No, Rengar, Rengar. Zrobimy tutaj warda, ale chociaż nie mam tutaj nic. Może tutaj będzie ten master? Nie, niestety go tutaj nie ma. Dobra. To ja tego topa jeszcze odwalę. Tam mają rzeźnię na... O, Caitlyn. A czy Jinx? Jinx walczy. Ciekawe co zrobi. Ale tutaj Zed chyba tego killa łapnie. No, ładnie to zrobili. Dobra, ja sobie kupię ten item. I lecę im tam do pomocy. Dobra. Rengar, patrzcie co robi. O, jak go pozjadał. Dobra, idę tam do niego, tego Rengara. Może jakaś pomoc będzie. Staty 027. Obleci. Nie jest to tak najlepiej. Kurde, ja bym tą wieżę bym zbloczył. Ole, ich tam się nakociło. Przeciwnik
Dobrze. Udało mi się go złapać. Dobra, wardzik jest. Zaczaimy się, co? Tutaj z Rengarem. Może ktoś przyjdzie. O, idą tam. O, na Jinx, chodź. Chodź, Rengar, go. O, idzie Zed. Dobra, ki. Jinx pomocy potrzebuje. Rengar! Jak tutaj lecę? Gdzie jest Velko zjebany? Dobra. Rozwalę tego małego robala. O, Velkos tu będzie uciekał gdzieś. Dobra, tutaj. Egzekucja na wieżę. No co za debil, nie? No ale przynajmniej nam nie dał tego, nie? Nie dał nam fraga. Dobra, zabiję tą żabę. Trochę kasy mi brakuje do tej pelerynki. No, jest akurat peleryneczka już. No i lecimy. No, coś tam nam da w tym fajcie to. W ogóle ten build robię w ogóle taki pomieszany, w ogóle nieproponowany. A blitzem w ogóle mało gram. Supportami jedynie. Gram jak z jakimś znajomym, gram na linii, co jest po prostu ogarnięty. Dobra, zabijmy te gówna. Zanim one zabiją nas. Dobra. Trochę mnie to zbiło niefajnie. O, tutaj Rengar leci na polowanie na Velkoza, tam Wayne, to może idę do niego, jak... Nie do powstrzymania. Nie wiem. Coś tutaj się będzie działo. No nie. Myślałem, że Wayne pójdzie za Rengarem, ale to byłoby chyba samobójstwo, nie? Dobra, idziemy do Zeda. Oj, tutaj Wayne idzie na mida. Wszyscy chyba na mida idą, dobra. Ale tutaj idą. Idą właśnie chyba tutaj, no spróbuj trochę rozbić. Dobra, lecimy z tym smokiem może, co? Dobra, smoczek nasz. Tutaj nie ma nikogo, nie ma czysto. Oj, miniony nam by wieże puszły. Ulti spaliłem, ale co z tego, jak te ulti mam co chwilę praktycznie. A, 40 do 20 w killach. No to po prostu nie wiem, czemu jeszcze to gramy. Już powinniśmy to wygrać. Mamy tak Rengara nafidowanego w drużynie, że jest to po prostu obrzydliwe. No patrzcie jak. Ten Rengar po prostu zjada wszystkich, nie? Ile on ma? 21. To ładnie się nażar. Dobra, może push. Nie, było to chaotyczne to, co zrobiłem teraz. Ale dobra, lecimy dalej. Kolejna wieża będzie zbita. Chyba tak, to już kwestia po prostu surrendera, myślę. No gdzie oni? Nie w ogóle grają jeszcze? Że się już poddali. Oj! Wydupiłem się. No niezbyt pozytywnie,
Ale widzicie. Surrender. Tak, surrender. No i to było na tyle w tym pięknym, jakże inaczej, odcineczku z League of Legends na kanale. Takie luźne granie po prostu. Zobaczymy, jak to wyszło jakościowo, jak to wyszło ogólnie. Na przechwytywanie gry, teraz PvP klient. No i tak to właśnie było. Miałem 3 dentki, 9 asyst, 7,8k. Wyfarmiłem sobie, dostałem tyle peżeta, 28 poziom. No to damy honorowego gracza każdemu. A, gdzie ja to naciskam? Oj, nie do przyjaciół. Nie, są, źle to zrobiłem. Dobra, przyjacielsko. No i to było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w następnych odcinkach z FIFA, z Dragon Balla, może z LOLa. Trzymajcie się. Cześć.